Witam serdecznie. Osobliwość przyrodnicza Niebieskie Źródła to unikalne źródła krasowe w krajobrazowym rezerwacie przyrody. Położone są w województwie łódzkim na prawym brzegu Pilicy, w granicach Tomaszowa Mazowieckiego. Rezerwat utworzono w 1961 roku w celu ochrony wywierzysk krasowych oraz otaczającej je roślinności. Niebieskie źródła znane były już od XVIII wieku i określano je od oryginalnej barwy wody jako modry stok, błękitna woda, modre wody, błękitne źródła i aktualnie niebieskie źródła. Podziwiał je m.in. car Mikołaj II, marszałek Józef Piłsudski i inne znane osobistości. Analiza wody nie wskazuje na nic niezwykłego, mimo to zaczęto je w XX wieku promować jako lecznicze. Tak je eksploatowano, że w 1961 roku zupełnie przestały bić. Stąd powstanie rezerwatu, aby je chronić. Na terenie są trzy źródła krasowe, czyli wywierzyska, które zasilane są wodą z terenu około 400 km kwadratowych. Wody podziemne właśnie tutaj znajdują swoje ujście. Woda jest krystalicznie czysta, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń fizycznych i biologicznych. Czysto biały piasek wybijający z dna pod wpływem rozszczepienia się widma światła dziennego w tej kryształowo czystej wodzie nabiera barwy błękitno-zielonkawej. Te plamy niebieskie pod wodą to idealnie biały piasek w krystalicznie czystej wodzie. Aktualnie wody wydobywa się z podziemi 80 litrów na sekundę, kiedyś w XX wieku było to aż 220 litrów na sekundę. Spadek wypływu powoduje stopniowy zanik przejrzystości wód. Dno stopniowo pokrywa muł. Teren rezerwatu włączonego do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 od zawsze był dostępny dla wszystkich i wolny od opłat. Przyjeżdżają tu wycieczki szkolne oraz turyści indywidualni. Serdecznie zapraszam, przepiękne miejsce.